Siemanko, witam wszystkich w ostatnim odcinku w tym tygodniu. Smutek i nostalgia ogarnia nas wszystkich. Ale zanim w pełni zanurzymy się w świat dzisiejszego tematu, czyli zarządzania czasem, mam do Was maluteńką prośbę. Jeśli chcecie dostawać powiadomienia o każdym moim nowym filmie, zasubskrybujcie kanał i koniecznie kliknijcie w ten taki dzwoneczek obok znaczka subskrybuj. A jeśli jesteście zadowoleni z treści, które dostarczam, zostawcie też jakiś komentarz lub łapkę w górę pod filmem. Dzięki temu razem tworzymy społeczność, która jest aktywna i angażuje się w rozwijanie siebie, ale również innych. Dzięki z góry za wsparcie. I z automatu przechodzę do części pierwszej. A w części pierwszej odpowiemy sobie na proste pytanie, zarządzanie czasem, podstawy, co to jest. Jak pewnie zdążyłeś zauważyć, każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu w ciągu każdego dnia. Równiuteńkie 24 godziny. Ale dlaczego jedni zdają się osiągać więcej, podczas gdy inni zmagają się, jak to zawsze określają, z ciągłym brakiem czasu? Kluczem w tym jest właśnie zarządzanie tym cennym, jak nie najcenniejszym zasobem. Ale zacznijmy od podstaw. Zarządzanie czasem polega na efektywnym i świadomym przydzielaniu poszczególnych elementów naszego dnia na konkretne zadania. Na konkretne zadania i czynności. To trochę jak budżetowanie, ale tutaj zamiast pieniędzy dzielimy nasz czas, który mamy do dyspozycji. Zastanówmy się, ile razy rezygnowałeś z jakiejś aktywności, bo właśnie nie miałeś czasu? Może była to joga, kurs językowy, spotkanie z przyjaciółmi, czy choćby chwila relaksu przy ulubionej książce. To właśnie dlatego warto nauczyć się zarządzać swoim dniem. Jako przykład powiem. Czy pamiętasz moją wcześniejszą wzmiankę o porannej kawie i książce? Wydaje się to banalne, ale to małe rytuały dodają nam energii. Jeśli więc twoja poranna rutyna polega na spokojnym piciu kawy i czytaniu ulubionej książki, zaplanuj na to konkretny czas. Może to być, nie wiem, w zależności od ciebie, pół godzinki, godzinka, ale gwarantuję ci, że zaczynając dzień w ten sposób, poczujesz się po prostu bardziej naładowany i gotowy do działania. Zarządzanie czasem to również ustalanie twoich priorytetów. Zamiast marnować czas na, nie wiem, przeglądanie mediów społecznościowych cały dzień scrollując tylko ekran, czy bezmyślne przewijanie kanałów telewizyjnych, zastanów się, co tak naprawdę dla siebie ważne. Jeśli chcesz na przykład więcej czasu spędzać ze swoją rodziną, zarezerwuj na to konkretne godziny w tygodniu. Jeśli marzysz o nauce nowego języka, zastanów się, jakie małe kroki możesz podjąć, ale to każdego dnia, by zbliżyć się do tego celu. Pamiętaj, że zarządzanie czasem to nie tylko narzędzie do osiągania wydajności w twojej pracy. To przede wszystkim sposób, by mieć czas na to, co jest dla ciebie ważne i co ważne, co sprawia, że czujesz się szczęśliwy i spełniony. Dlatego warto zastanowić się, jakie są twoje priorytety i zacząć świadomie nimi kreować. I nie tylko nimi kreować, ale świadomie kreować swój dzień. Koniec części pierwszej. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Was w piątek, piąteczek, piątunio. Mariusz ma zapalenie łokcia, więc dzisiaj ja Was zabieram na swój trening biegowy. Zaparkowałam sobie autko, przyjechałam sobie na taką dzielnię, w sumie nawet nie wiem do końca, gdzie gdzieś po prostu odjechałam od domu, pojechałam przed siebie, znalazłam jakąś miejscówkę, widzę, że są takie tereny otwarte, więc dzisiaj was i siebie zabiorę po tych właśnie rejonach. Także do zobaczenia na trasie. Cześć maleńka. Tu jaka ekipa do roboty jedzie. Mała przerwa. Wbiegłam na jakieś osiedle. Patrzcie, jakie tutaj jeziorka, tu pięknie. Mega. Ławeczka jest, to najważniejsze. Można chwilę odsapnąć. I popatrzeć na te piękne widoki. Patrzcie, jaka ryba, jaka wielka. Ale ty jesteś potężna.
Kurde, z takimi widokami to można biegać. Bajkowo. Tutaj jaki pałac, jakiś pałacyk. Po takich terenach ja lubię biegać, takich otwartych. Jeszcze z taką pogodą, z takimi widokami. To ogólnie mam wrażenie, jakby to było takie osobne, zamknięte miasteczko, jak się biega. Bardzo fajne. Takie po prawej, po lewej domki, tutaj się coś buduje. Przyznać się, kto z was lubi piątki? Ja na pewno. A jeszcze jak jest trening wykonany, rewelacja. Można zaczynać weekend. Patrzcie, jak tu jest przestrzeń do biegania. Tak to można biegać i zaczynać weekend, kochani moi. Słuchajcie, musiałam się zatrzymać i wam pokazać. Patrzcie, jak tutaj są ścieżki do biegania. Gdzie ja w ogóle wbiegłam? Słuchajcie, takie rejony. Tak tu jest pięknie. Ci, którzy z was biegają, wiedzą doskonale, jak ważne jest miejsce, w jakim biegamy, żeby ten nasz trening był jeszcze bardziej przyjemniejszy. No po prostu tutaj jest niesamowicie. Można się zatrzymać, można się wyłożyć na trawce. Kto jak woli, można się nawet przepłynąć, bo widzę, że tam pan dalej zaparkował sobie autko i sobie płynie. Także jest wiele możliwości na spędzenie czasu aktywnie. Dobra, koniec biadolenia. Trzeba biec dalej. A to kolejne jeziorko. Wiecie co, ja normalnie stąd nie wracam. Po prostu to miejsce mnie tak uspokaja. Taka się czuję wyluzowana. Naprawdę. Coś niesamowitego. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Tym razem tutaj już nam się uda. Dyszka zrobiona, trening wykonany, słuchajcie, w 100%. Fajne miejsce do biegania. Biegałam tutaj w koło tych jeziorek, wzdłuż tej drogi, żeby właśnie wyszła sobie dyszka, bo w takich okolicznościach z taką naturą na pewno lepiej się biega, niż bym miała biegać, wiecie, po ulicy między samochodami. Teraz sobie odpocznę. Zrelaksuję się nad tym wspaniałym jeziorkiem i wracam do swoich ziomeczków, domowników. Trzeba robić jakiś obiadek. Ja się powoli z wami żegnam. Fajnie, że mogłam was po raz kolejny zabrać na swój trening. Oddaję was w ręce Marianka. No i co? I do zobaczenia już na pewno w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem w którym, ale na pewno w którym się zobaczymy na 100%. Miłego weekendu wam życzę, dużo uśmiechu i pozdrawiam was, Halinka. Do zobaczenia wkrótce. Buziaki.
Witam, część druga, a w części drugiej jak nie zasnąć planując swój dzień. Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, codzienna praca, ogólnie codzienność, nazwijmy to codzienność. Codzienność potrafi być monotonna, ale zastanówmy się, czy musi. Ja twierdzę, że oczywiście nie. I kluczem właśnie jest odpowiednie planowanie i wprowadzenie do swojego dnia pewnej iskry, która uczyni go niezwykłym. Zasadą pierwszą jest urozmaicenie, bo urozmaicenie to podstawa, jak w kulinariach, tak i w życiu. Różnorodność przypraw w kulinariach sprawia, że danie staje się wyjątkowe. Jeśli twój codzienny harmonogram jest zawsze taki sam, zaczynasz działać na takim autopilocie. Dlatego ważne jest, by wprowadzać różne aktywności. Nie wiem, dziś może to być jogging, jutro krótka medytacja, a dajmy na to pojutrze nauka czegoś nowego. Na przykładzie, w poniedziałek po pracy zdecyduj się na krótki spacer w parku. To jest tylko przykład. We wtorek spróbuj nowy przepis na kolację. A w środę obejrzyj film, którego dawno chciałeś zobaczyć. Zasadą drugą jest pytanie, czy czekać na wyjątkowe dni, czy te wyjątkowe dni tworzyć samemu. Specjalne dni nie muszą być tylko urodziny czy w święta. Co tydzień zadbaj o to, by przynajmniej jeden dzień w tygodniu, w którym robisz coś, co naprawdę kochasz, żeby ten dzień był tym właśnie dniem wyjątkowym. Może to być, nie wiem, wycieczka na wieś, wieczór z grami planszowymi, czy spacer z aparatem w ręku. Jeśli uwielbiasz fotografować, wybierz się w sobotę na fotowędrówkę po swoim mieście. Szukaj totalnie nietypowych miejsc, nowych kątów i takich nieoczywistych ujęć. Zasada trzecia. Nie zapominaj o przerwach. Bez względu na to, jak zajęty jesteś, nie zapominaj właśnie o tym, żeby zrobić sobie przerwę. Nie zapominaj o chwilach wytchnienia. To tak jak z bieganiem. Potrzebujesz czasem zwolnić, by później móc przyspieszyć. Te kilkuminutowe przerwy nie tylko odprężają twoje ciało i umysł, ale także pomagają ci się właśnie dalej rozwijać. Dla przykładu, podczas pracy co godzinę rób 5-minutową przerwę. Nie dłuższą 5-minutową przerwę, ale też nie równiutkie 5 minut. Możesz ją wykorzystać na prostą technikę relaksacyjną, głębokie oddychanie czy krótką medytację. Aby nie zasnąć w trakcie planowania dnia, kluczem jest dodawanie do niego iskierek, które uczynią te dni wyjątkowymi. Dzięki temu nawet najbardziej rutynowy dzień stanie się dla ciebie przygodą, którą chcesz doświadczyć. Nie pozwól, by monotonia stała się twoją codziennością. Każdy dzień jest nową okazją do przeżycia czegoś niezwykłego. Wprowadź również odrobinę spontaniczności. Zaskakuj samego siebie, a przede wszystkim ciesz się każdą chwilą. To by było tyle w tej części. Dziękuję. I oto mamy kolejny dzień pełen planów i aktywności za nami. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą ci lepiej zarządzać swoim czasem, ale nie zapominajmy, że to jest dopiero początek naszej przygody. W następnym odcinku zastanowimy się, jak tworzyć efektywny plan działania, efektywny plan dnia, który będzie dla nas prawdziwym kompasem w codzienności. Czy jesteś ciekawy? Jeśli tak, to już niedługo spotkamy się ponownie. Na obecną chwilę mówię wam do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Wszystkim. Na pełną satysfakcji i pełną spokoju ducha. Ale co?